Siema, cześć. Sorki, nie było mnie jakiś tam dłuższy czas, ale miałem sporo naprawdę różnych spraw na głowie. Byłem też chory troszeczkę, nie wiem na co, ale byłem. I dzisiaj znowu zaczynamy. Chociaż wakacje się skończyły, ale zaczynamy. Będę się chwalił dużymi sprawami, małymi. A przede wszystkim chciałbym pogadać o górach. Dobra. Tu jest taka okolica. Dobra. Jestem w Campinosie. Udało mi się jakoś po wakacjach zorganizować wreszcie. Wydaje mi się, że jest dzisiaj świetna pogoda. Będę się chwalił teraz dużą rzeczą, która będzie mi też służyć przede wszystkim do jeżdżenia, ale też do wożenia roweru. Zobaczcie. Oto mój nowy Maserati. No, troszeczkę muszę się pochwalić, bo zmieniłem samochód, musiałem już zmienić samochód. Będę teraz jeździł czymś takim. Tutaj zasłoniłem tablice rejestracyjne, żeby... O, przepraszam, taśmę. Żebyście mi nie ukradli. Ogólnie to fajnie to wygląda. W środku jest... Zaraz wam pokażę. W środku jest tak, ładnie jest. Różne bajery są tutaj. No, to jest ten. Ale żeby było rowerowo, to wam pokażę, że jest rowerowo. Tutaj macie rowerek. Wszedł w całości, nawet nie musiałem kółka odpinać, nie musiałem nawet zbytnio nic tutaj demontować. Po prostu powiem wam, że ten samochód to jest dla mnie w sensie praktycznym idealny. Ma wszystko, co chciałem. Gniazdka pod USB, co to miałem jakiś problem. Ogólnie bagażnik, różne regulacje, kółko normalne. Aha, no i przede wszystkim. Dobra, coś tutaj o parametrach tego samochodu. Samochód oczywiście zasilany jest tak zwaną gnojówką, ale żeby nie było. Ma 150 koni mocy, czyli wiecie, no to już tak trochę fajnie. No i ogólnie on fajnie jeździ. No, fajny jest w ogóle. Ma klimatyzację, 3 strefy. Jeżeli chodzi o wersję, to jest wersja Comfort Line. Tylko że ona jest taki trochę bieda edition, bo większość tych Maserati ma, znaczy większość, może tam z tego rocznika tam często ktoś dokupował LEDy, później one chyba były nawet w standardzie, a ja mam po prostu takie lampy, zwykłe lampy, one też fajnie wyglądają, to znaczy one są i tak lepsze niż tam w starszych samochodach, bo tam jeszcze jest jakieś tam doświetlanie na zakrętach, czyli one dobrze świecą, czyli dają radę, no ale no, chciałbym mieć, że tak powiem, te LEDy, nie? No bo wiem, że te LEDy są fajne. A i z takich rzeczy jeszcze, no to co tu nie ma, no to tam jest cały ten system multimedialny, ale nie ma nawigacji wbudowanej, czyli no też tak trochę... ja nie mówię, że to jest jakiś tam problem, ale fajnie by było, jakby było. No, o tyle ja akurat tak mi się udało kupić, bo inne te wersje, powiedzmy, bardziej wypasione, to tam wiecie, handlarze, wysokie ceny i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to tak, tyle będzie o samochodzie. Jestem tutaj w takiej okolicy. Zobaczcie, tu jest plac zabaw, czy taka siłownia, która jest, że tak powiem, zamknięta z powodu, wiecie, nie? Endemii. No, a ja jestem, w ogóle ta miejscowość, przepraszam, to chyba jest taka stara Dąbrówka, czy coś takiego. Ja tutaj sobie zapisałem po prostu punkt na mapie, w Google'ach, i po prostu dobrze to miałem zapisane, bo właśnie w to miejsce sobie tu przyjechałem.
wyciągnąłem rower. Tam mam złożone te siedzenia. Tu sobie dałem tylko taką podkładkę turystyczną. I... A, zapomniałem też, bo od razu... A to następnym razem sprawdzimy, jakby się tu spało. No, ale rowerek wchodzi w całości. Jakbym jeszcze wyciągnął tą roletę, to pewnie na niego można położyć drugi i dwie osoby i można śmigać. I pewnie jeszcze jakieś bagaże by weszły. Wreszcie jadę. Dzisiaj to taki będzie, można powiedzieć, nowy początek. Tutaj z tej starej Dąbrówki, bo to jest takie fajne miejsce, dojadę do takiej polany z ławkami, taki parking turystyczny, ja to nazwię. Już tam byłem i to bardzo się spodobało. Dzisiaj jest sobota, ale to ludzi powinno być mniej. A tam wam pokażę moje modyfikacje techniczne, techniczno-nawigacyjne. No i ogólnie to trochę znowu muszę budować kondycję, bo po górach kompletnie byłem wyłączony z, można powiedzieć, z życia rowerowego. Do polanki, znaczy już jestem na polance, właściwie skróciłem sobie, bo tam można wjechać drogą, ale ja sobie tutaj endurko małe takie, no i wiecie, jest fajnie, bo jednak ludzie mają trochę obowiązków, szkoły, nie szkoły, są zmęczeni i raczej tak Campinos to, chociaż już tam widziałem, ludzie spacerują, grzybiarze przede wszystkim pewnie, poranni, no ale... Okej, okay. Dzisiaj mamy tak słabo trochę, bo mam izotonika, ale z guaraną, czyli taki energy z dodatkiem, za złotówę kupiłem. Jeszcze muszę pomieszać, dobra. I śniadanko jest naprawdę słabe dzisiaj. Znaczy nie śniadanko, to jest drugie śniadanko. No bo ja zjadłem obfite wegańskie śniadanko, czyli jajecznica na wegańskiej, jak to się nazywa, na boczku wegańskim, takim pokrojonym w plasterki. I do tego kawusia. I dzisiaj mam cholerka. Dzisiaj mam, z racji tego, że trzeba trochę spalać, same niezdrowe rzeczy. To są jakieś ciastka, nie Belwita, albo Belwita, nie wiem, chyba coś takiego. Takie ciastka, takie niby trochę zdrowsze, ale czekolada jest. I mam takie trzy cukierki, kupiłem w Auchan na wagę, w dobrej cenie. To są Michaszki Peanut Butter. Czyli takie, że masło orzechowe niby, tylko że to tak trochę dziwnie smakuje, bo to dopiero jak się je, zje, to czuć te masło orzechowe. Dobra, ale muszę sobie to jakoś powydzielać. Zjem sobie jednego cukierka na razie i wypiję łyżkę. Okej, okay. Tutaj też trochę się będę chwalił, bo mam nowy telefon. Ale to tak trochę przez przypadek, bo wiecie, musiałem kupić na szybko telefon, bo mam właściwie, bo on jest Samsung S7 Edge i po prostu tutaj ja go po tych wakacjach gdzieś wyciągnąłem z tego futerału i sobie tak woziłem, gdzieś chyba o coś uderzyłem, jeszcze się na nim przespałem i po prostu cały ekran mi tu popękał i niestety ekran jest uszkodzony, nie zaszamy szkło, tylko że ekran też jest uszkodzony i telefon jest dobry, tylko no trzeba by to było kiedyś tam zrobić, nie wiem czy to się opłaca w ogóle, bo to jest dosyć drogie, a to jest Samsung S9, fajny telefon, kupiłem używany, od razu kupiłem, znaczy ten pan, który sprzedawał, dał mi też dodatkowo pokrowiec, taki fajny Spigen. I dobra, i chwalimy się systemem, bo miałem tam zawsze problem z tą nawigacją i z wszystkim. Zakupiłem taki Spigen Gearlock, to jest ten uchwyt. To jest uchwyt na mostek. W zestawie jest tutaj taka płytka, która jest od razu z taką naklejką 3M, która jest bardzo mocna.
Od razu Wam powiem, że jest to bardzo fajny system. Bierze się to tak, klika, a jeżeli się chce wyciągnąć, to trzeba nacisnąć i tak. Naprawdę super sprawa to jest, bo już Wam mówię, telefon jest w pokrowcu. Ja sobie jeszcze go okleiłem folią sam. Sam okleiłem, było pełno bąbelków. Ale jest to dużo lepsze niż taki pokrowiec, co miałem, taki foliowy, bo ten telefon można bardzo szybko wyciągnąć, zrobić zdjęcie, coś pokombinować, albo na przykład wziąć do sklepu, czy coś takiego. Druga sprawa, lepiej widać, bo nie ma tej folii, telefon się nie przegrzewa, jest fajnie chłodzony, wszystko tutaj dobrze działa. Okej, i tutaj kolejną sprawą, to jest taka trochę prowizora. Ja to tutaj takimi taśmami na szybko przyczepiłem. I tutaj od razu, o, nawet ładuję. Mam powerbank. Ja sobie to zrobię jakoś tam fajniej. To znaczy, to niby tam jest rzep pod spodem, ale ten rzep mi nie trzyma, bo na jakiejś taśmie przykleiłem, która nie ma kleju. A tu jeszcze dodatkowo dołożyłem ładowarkę do GoPro, bo rozładowała mi się bateria, tak pomyślałem, dobra, zobaczę, czy mi się naładuje, bo w tej ładowarce to czasami ta bateria to jest jakiś zamiennik, tam nie wiem, raz coś się ładuje, raz nie ładuje, trudno powiedzieć. Tak samo ten powerbank chcę sprawdzić, bo on jest jakoś tam włączany i to powinno, też chcę to przetestować, ile mi naładuje. Aha, dobra, bo tak jeszcze złożę kłon na polany. Chciałem powiedzieć, że tu się popatrzę do kamery, o tym telefonie, że troszeczkę telefon jest bardzo fajny, szybki, fajnie chodzi, fajne ma funkcje, ale ja nie wiem, czy on tak, może dlatego, że jest używany i albo może tak, te telefony tak mają. Strasznie zużywa się tutaj bateria, dlatego jak już jechałem tutaj do Campinosu, to ja wiedziałem, że muszę mieć powerbank, bo na samym telefonie to nie dałbym rady i to jest wada tego telefonu, bo wiem, że są telefony, które lepiej trzymają właśnie napięcie, parametry, znaczy w sensie, w których trzyma dłużej bateria, nie? Okej. Z racji, że ta moja wycieczka dzisiaj to jest taki, powiedzmy, jak gdyby ma mieć efekt szkoleniowy, chodzi o to, że mam zainstalowaną tę aplikację Locus Map w pełnej wersji właśnie i no niestety, no ta aplikacja, w ogóle wszystkie te aplikacje, które są do nawigowania, to moim zdaniem trzeba jakoś tam poznać, tym bardziej, że ten Locus jest tak naładowany funkcjami, że ja do końca nawet nie wiem niektóre rzeczy, jak działają. I też wydaje mi się, że nie do końca to w 100% też ta nawigacja jest taka super, jak ludzie mówią, bo na przykład ja tam ustawiłem jakąś tam prostą drogę, którą znam i powinna skręcać w prawo, a informowała mnie, że mam skręcić w lewo, nie? Ale nieważne. Na przykład tu jest, zaplanowałem sobie trasę taką dookoła, ale tutaj w ogóle nie ma internetu. Ja nie wiem w ogóle, czy ta nawigacja sobie jakoś tam poradzi z tymi ścieżkami, bo ogólnie jak tutaj rysowałem, to ona sobie tak, no widzicie, nie? Takie kiki kiki od linijki, jakby dziecko rysowało. No dobra, ale być może jak się wyłączy internet gdzieś po drodze, to może ona zaskoczy, no nie wiem. Dobra, od razu też włączę sobie tutaj prędkość, ale też na przykład nie wiem dlaczego. Tu jest taki panel fajny, który działa jak licznik rowerowy, ale nie mierzy mi to odległości, nie wiem, może jakiś czujnik trzeba włączyć, może coś. No dobra, zobaczymy. To na trasie coś tam pogadamy. No dobra, to zaczynamy testy. Jakoś tam ustawiłem tą nawigację. Ona ma niby mnie prowadzić. Zobaczymy. Słuchajcie, ja tutaj to eksperymentuję, chociaż większość tych turystów rowerowych to ma to ogarnięte, ale ja Wam powiem szczerze, że dla mnie to nie jest takie proste. Taki Locus Map to nie jest tak jak Google Maps,
które włącza się i ono sobie tam prowadzi i wszystko mniej więcej działa dobrze. Tylko że Google Maps ma tą wadę, że praktycznie nadaje się tylko do samochodu. No może tam gdzieś tam spacer w mieście, ale w lesie w ogóle odpada. Ale sam sposób działania no jest, że tak powiem, rewelacyjny. Na przykład Locus w ogóle się do samochodu według mnie nie nadaje, nie wiem. Chyba że jest tam jakaś inna funkcja. Co tu takie jakieś przeszkody? Aha, to, bo jeszcze zapomniałem o tym gearlocku. Fajnie jest to wykonane, ale ta płytka ma taką wadę, zapomniałem wam powiedzieć, że ona jest na tyle gruba, jak macie ładowanie indukcyjne w telefonie i przykleicie sobie ją, tą płytkę mocującą do, na przykład do obudowy, no to to ładowanie już nie będzie działać. Tak przypuszczam, no chyba że macie jakąś, nie wiem, kosmiczną ładowarkę, co tam z 2 cm łapie. Ale to jest wada. Raz, no drugi raz, no mi to nie przeszkadza, ten telefon jest tam taki grubszy, ale to nawet jest, powiem wam, dobre, bo to jest taka dodatkowa ochrona, jakby wam spadł telefon, to ta płytka dobrze chroni, bo ona zawsze to spada tak jakoś, że ona wystaje. Jeszcze taka uwaga, ja musiałem praktycznie sobie podnieść kierownicę, bo jak ja mam tam troszeczkę tak jak gdyby nieprzyciętą rurę i miałem taki wystający u góry kawałek z pierścieniami, to ja musiałem sobie przełożyć te pierścienie, bo po prostu ten uchwyt był za nisko i nie można go było przypiąć. No, ale przy okazji mam troszeczkę teraz wyżej kierownicy, nawet fajnie się jeździ i ten uchwyt fajnie się tak schował, że to dobrze działa. Ja jestem bardzo zadowolony, bo to naprawdę jest fajny ten system. Wreszcie ten telefon mam jakoś tam pod ręką. Czy to może być inna nawigacja, ale ogólnie to mi się to podoba. Nie żałuję wydanej kasy, bo no jak na kawałek takiego plastiku, chociaż to jest jakościowo dobrze wykonane, no to czekajcie, ile ja za to dałem? Chyba 7 dych plus przesyłka dych, koło 80 zł. Aha, bo ja mam wersję na mostek, a jest jeszcze wersja z takim wysięgnikiem, to może ona nawet jest lepsza, ale ja takiej nie chciałem, bo ja chciałem właśnie, żeby ten telefon był jak gdyby maksymalnie schowany. I on tutaj według mnie jest bardzo dobrze chroniony, bo nawet jak się gdzieś coś wywali, to jest z przodu jest kółko, po bokach jest kierownica, to nie ma opcji, żeby... No, myślę, że ciężko by było w to uderzyć, no chyba że już gdzieś tam rower spadnie, nie wiadomo skąd. Ale tamta ma taką zaletę, że jak jest ten taki delikatny wysięgnik i on jest mocowany do kierownicy, to ta nawigacja jest bardziej z przodu. Jest bardziej z przodu i no nie trzeba tak, powiedzmy, głowy schylać, tak jak u mnie, bo ja mam krótki rower, no to jak gdyby trzeba trochę wzrok odwrócić, nie? No, dobra. No dobrze, powiem wam tak, przyroda trochę w Campinosie odżyła, bo ostatnio były bardzo mocne burze tutaj w okolicy, znaczy była taka mega burza tak naprawdę, dużo drzew jest połamanych, ale jest wilgotno, ogólnie nawet bardziej tak błotnisto, wydaje mi się, może być. I tam ten odcinek, co przejechałem, żółty szlak, ojejku, były same pokrzywy. No ja właśnie mam krótkie spodenki, czuję jak jestem poparzony. Dobra, tu muszę uważać, bo tu jest zakręt. Tak, okej. Okay. Babska górka. Tak mniej więcej się kieruje. Jest ławeczka. No. O, tu już jest
ładniej, bo tamten szlak jest taki mniej uczęszczany, taki bardziej dziki. Nie jest, ale tam mało ludzi chodzi tamtędy. No dobra, zjechałem ze szlaku specjalnie tak, taką ścieżką bez szlaku. Ja nie wiem, o co chodzi, ale ja myślałem, że, bo tu złapałem internet i że ona sobie przeliczy tą trasę jakoś, ale po prostu będę musiał na nowo zaplanować trasę w miejscu, gdzie jest internet, no bo ona nie potrafi, to znaczy może nie, ona po prostu jest ustalona prostokreskami i ja powinienem jechać po tych kreskach, ale wiecie, tam nie ma drogi, no tu jest na przykład płot. Czyli widzicie, już wiem, jeżeli się planuje trasę, najlepiej to zrobić na komputerze w domu, albo w miejscu, gdzie jest internet, albo nie wiem, albo może jest jakaś funkcja, no bo przecież tutaj są ścieżki, no to ona powinna wyznaczyć według ścieżek, no nie wiem. Dobra, zobaczymy. Dojeżdżam z czerwonego szlaku do kolejnej chatki, wiaty właściwie, i tu sobie zrobię, przeprogramuję tą nawigację jeszcze raz, o ile tu jest internet. A mi się coś napije. Przeprogramowałem mapę, to znaczy zaplanowałem trasę. Jestem tutaj w okolicach, to się nazywa Zamczysko, zobaczę jak to wygląda. Znaczy właśnie są dwa miejsca, jedno Zamczysko małe i drugie duże. A, bo to chyba miejscowość, nie wiem, zobaczymy. Dobra, okej, okay. Ale teraz jak ten lokus złapał internet, to po prostu no można było to zaplanować dobrze. Dobra, lecimy. Okej, okay. Tu jest taki w tym Zamczysku taki coś w rodzaju tarasu widokowego, chyba. No zobaczymy, wejdę tu z rowerem. Czy tu coś będzie, cokolwiek widać? Liny, wszystko tak zrobione, spoko. Myślałem, że to będzie jakaś polana albo coś. Dobra, zostawimy rower tutaj. Tu jest najwyższy punkt. No tu były jakieś mapy, ale nie ma. Czy tam jakieś informacje? No teoretycznie fajnie tu jest, no ale no tak jedynie można zobaczyć takie tam dziką przyrodę z góry. Ale myślałem, że to będzie ciekawsze. Dobra, lecimy dalej. Kurczę, zablokował mi się łańcuch w przerzutce przedniej. I to tak kiepsko, kurde. Ja pinko. O, shit. Coś tu się stało. Dobra. No, wkręcił mi się łańcuch, tak jakoś dziwnie, ale włączyłem sobie teraz sprzęgło i powinno być dobrze. No zobaczymy, teraz jest podjazd, czy tu nic się nie stało z przerzutką, bo to tak trochę dosyć mi się za mocno zablokowało. Przez chwilę nie mogłem wyciągnąć łańcucha. On mi się normalnie owinął o młynek, o małą zębatkę i zablokował tak jakoś dziwnie. O. Ale to tak jest, jak się przełącza czasami właśnie pod obciążeniem, jeszcze korzenie, ale podjazd. Ale teraz będę zjeżdżał. O kurczę, damy radę? Damy radę na hamulcach.
Aż mi szyja boli. Taki techniczny. No dobra. Jedziemy dalej. Zobaczymy te duże zamczysko. Może jest ładniejszy. Ja tu kiedyś byłem, to jest straż pożarna. Tutaj nie można wjeżdżać. To znaczy, tu jest szkoła główna. Zaraz przeczytam dokładnie. Kiedyś tu już byłem. Przeciwpożarowa baza leśna, szkoła główna służby pożarniczej. No dobra. To już wiem, o co chodzi. I nawet pamiętam tą drogę. Ja tutaj samochodem chyba jechałem. Jak mi się wydaje. A nie, rowerem.